Cześć, dobry wieczór wszystkim w ten piątkowy wieczór. Dzisiaj czasy ostateczne, nie luźne gadki, chociaż ci, którzy nie przepadają za czasami ostatecznymi i wolą takie luźne zupełnie audycje, gdzie sobie gawędzimy, to też niech zostaną z nami. Bo po pierwsze, myślę, że dzisiaj temat ciekawy, to raz, czasów ostatecznych, a po drugie chciałbym się trzymać tej zasady, że będą także luźne gadki, tyle że później trochę, w takiej afterowej formie, gdzie będziemy mogli sobie więcej trochę jeszcze pogadać o tym, o czym była dzisiejsza audycja, na temat dzisiejszej audycji, ale też niekoniecznie będziemy mogli zmienić sobie temat. Także myślę, że no tak jak to ostatnio chyba też było, że z półtorej godziny do dwóch godzin maksymalnie pociągnę temat, który dzisiaj dla was przygotowałem, a potem się będziemy weselić. No właśnie, a wczoraj to tak średnio wesoło było. Deszczowa audycja i się okazało, że taka właśnie smutna, deszczowa trochę wyszła, bo się rozchorowałem i to w czasie rzeczywistym, że tak pięknie to ujmę, w czasie rzeczywistym się rozchorowałem. No słuchajcie, grubo było, bo z 3 godziny spędziłem w toalecie, jak już mówiłem, leciało przodem i tyłem i dopiero kiedy opróżniłem zawartość, no to wszystko co tam mamy w środku, nie? To dopiero wtedy się lepiej poczułem, trochę. I no, cała treść żołądkowa i inne ciekawe rzeczy poszły w kanalizację, w takie dobrodziejstwo naszej cywilizacji, które mamy. No i łeb mnie bolał. Chyba wiem już, czym się strułem. Strułem się najprawdopodobniej... Stawiam jednak na muchozol. To znaczy, no... Taki współczesny muchozol, rajd. Psikałem nim na lewo i prawo, po prostu, a za mało wietrze mieszkanie. No i tak w powietrzu dużo tego było, tej trutki na muchy. No trutka to trutka, nie? No, człowieka nie zabije, ale może sprawić, że nas zacznie boleć łeb i zaczniemy wymiotować i tak dalej, i całe te. No i stawiałbym na ten muchozol, ewentualnie majonezik. Niezbyt świeży. Co prawda nie śmierdywał, ale myślę, że to mój drugi kandydat. Ewentualnie zupka w proszku. Taka o smaku teriyaki. No, nawet takie to dziwne było, trochę mi się wydało. No, ale to się niby nie psuje, więc no raczej ten majonez albo muchozol. Zagazowałem się i potem leżałem jak ta mucha, tak na pleckach i rękami tylko tak. No, tragedia. Niektórzy się nastawili na fajną audycję, a tu klapa. No ale dzisiaj postaram się nadrobić, no bo dzisiaj, jak mówię, dwie audycje zamiast jednej, więc urozmaicony wieczór na pewno. A dodatkowo jeszcze w niedzielę spoiler o 21, tak więc dla każdego coś miłego. A tytuł dzisiejszej audycji dałem Czeka nas wesołe życie na wysypisku. Tak, na szybko trochę wymyślone. Ale, no bo tak, wiele razy się zastanawialiśmy już, tu dyskutowaliśmy o tym, jak będą wyglądały następne, najbliższe lata, czy czeka nas jakiś kataklizm, apokalipsa, postnuklearny świat, ale to było zawsze takie trochę bujanie w obłokach, nie? I fantazjowanie, i futurologia, a dzisiaj chciałbym podejść od innej strony. Chciałbym podzielić się z wami takim swoją wizją tego, jak będzie wyglądała nasza cywilizacja, nasz świat już być może za niedługo. Podam też powody, dlaczego tak uważam, dlaczego zapisuję się do apokaliptycznej sekty Enkiego i może się też bardziej zacznę utożsamiać z chrześcijanami, którzy są, jakby nie było, też taką trochę wiarą apokaliptyczną. No, czekają na przyjście Jezusa. Ale protestanci to jeszcze lepsi są. Wiecie, że na przykład taki pastor Chojecki, to on jak opowiada o tym, że wybuchnie trzecia wojna światowa,
I albo jakiś inny wielki globalny konflikt, kataklizm, apokalipsa, to aż iskierki ma w oczach i rumieńców dostaje. I ponoć protestanci tak do tego podchodzą, że oni jakby wyczekują i z niecierpliwością jakiejś zagłady. Trochę to takie mało chrześcijańskie, no bo wojna to się zawsze wiąże z cierpieniem milionów ludzi, nie? Jeśli nie miliardów, jak taka globalna. No i to raczej kiepskie doświadczenie takie i kupa nieszczęścia. Chciałem też przeprosić Etama, że wczoraj tak trochę go potraktowałem jak taki buc ostatni. Trochę mi się głupio zrobiło. Jest Etam jaki jest, może czasem jest troszkę irytujący, ale ja tak trochę pojechałem za bardzo, wydaje mi się. Potem miałem trochę moralniaka. Mam nadzieję, że się nie gniewasz, Etamie, jakoś bardzo na mnie, jeśli tego słuchasz. Zresztą zawsze też mówiłem, że ludzie tutaj są różni, jeden taki, drugi owaki, ale jakiś koloryt jest, jest taki folklor, nie? No, nie wiem zresztą, może teraz znowu za grzeczny jestem. Chyba tak, bo Etam pisze, że się nie gniewa i nawet nie zauważył. Mówiłem, że, on, że po nim to spływa wszystko, więc po Etamie wszystko spływa jak po kaczce. Właśnie, może najpierw tak tytułem wstępu trochę powiem, jak to widzę, to co się dzieje w Polsce. Tak postaram się nie zanudzać was i nie ciągnąć tego akurat wątku za długo o tym, o gospodarce, o PiSie, o COVID-zie, ale to taka trochę tak właśnie taki wstęp, że no bo dlaczego ma niby zakończyć się ta nasza cywilizacja, dlaczego ma nastąpić jakiś wielki przełom? Dlaczego mają się nagle zmienić drastycznie warunki naszego życia i krajobraz i wszystko i mamy żyć według innych zupełnie zasad? No, coraz na poważniej to biorę taką ewentualność pod uwagę, powiem wam. I wiem, że w ludziach jest takie przeświadczenie, że ciężko w to uwierzyć, nie? Że nagle się wszystko zawali. No bo jak to? No to jakieś opowieści dziwnej treści, to teoretycy spisków i konspiratorzy różni to tak głoszą, nie? I to jest tak samo głupie jak te inne ich opowieści o Plejadianach i Reptilianach. A może właśnie niekoniecznie. Zauważcie, że teraz w wielu miejscach na świecie mamy do czynienia z różnymi rewolucyjnymi nastrojami. I tutaj atmosfera wokół pandemii może być triggerem, który sprawi, że ludzie bardziej nerwowo zareagują na cokolwiek, na, no, na przykład na zabicie jednego z obywateli, tylko jednego, bo po prostu będą mieli taki nastrój rewolucyjny, wkurzeni, stłamszeni, zdenerwowani różnymi zakazami, tym, że musieli biznes też zamknąć i tak dalej. I nawet co innego, jakaś śmierć kogoś, czy inflacja nawet, inflacja. Też o Wenezueli dzisiaj trochę powiem, ale no, różne inne rzeczy mogą być pretekstem nawet trochę takim, nie? Na przykład też no, dziwna trochę sytuacja na Białorusi, gdzie po pierwsze ten Łukaszenka, to ile on tam, 22 lata, 26 lat jakoś rządził i jakoś tak nastroje bardzo się popsuły w chwili, kiedy on właściwie oświadczył, że proponowano mu pieniądze i to duże za różne tam niecne rzeczy, które on miałby zrobić. A on ich nie wziął, czyli taki uczciwy, no to tutaj w miarę okej, okay, niby nie, ale wydaje mi się, że on przegiął z tym sfałszowaniem wyborów, że zbyt z kosmosu były te liczby, które podał i to ludzi tak wnerwiło, że robi się z nich głupków, nie? No nikt nie lubi, jak się robi z niego głupka. To można znosić do czasu. Tak więc z tym fałszowaniem wyborów i absurdalnymi wynikami sobie trochę nagrabił, myślę.
No i mamy, a po drugie mamy też dziwną sytuację, że jego główną kontrkandydatką jest żona blogera, który przez jakiś czas nakręcał materiały o Białorusi, jeździł, nagrywał, pokazywał jak jest naprawdę, mówił jak jest, jak to wielu dzisiaj lubi być właśnie w roli tego, który mówi jak jest. Ja przypominam, że ja też mówię jak jest. O. Mówię jak jest, no i żona blogera. Ten bloger, on też chciał kandydować w wyborach, ale został przymknięty. No jak to dyktatorzy mają swoje sposoby, prawda? Do celi siup i tam spuścić bęcki, żeby sobie nie myślał, no ale żonka zaczęła kandydować, czyli to właściwie taki trochę nikt. I są takie opinie też, że to jest ustawione przez Putina. Ustawione przez Putina w tym sensie, że Łukaszenka zaczął po prostu fikać i starał się być coraz bardziej niezależny. I to się w końcu musiało tak skończyć. No i być może ta pani zostałaby takim kacykiem na smyczy Putina, albo ktoś inny. Może były inne plany, ale to nie wiem, czy Rosja jest tak bardzo tą Białorusią zainteresowana znowu. W każdym razie nie stawiałbym na to, że tutaj, że zacznie się robić tak jak u nas, bardziej na zachodnią modłę, tylko bardziej może właśnie Rosja. Ale mogę się mylić. Jak się trochę rozgadam i pogadam i zacznie mi brakować tematów, a trochę mam tematów, to możecie dzwonić. W sumie jak coś bardzo na temat i nastawicie się na krótszy telefon, to możecie nawet wcześniej. Ale myślę, że raczej się tam nie będzie robiło coraz bardziej europejsko, no bo chyba obalą tego Łukaszenkę, nie? Oczywiście dyktator stosuje zawsze te same metody, trochę jak nasz PiS w sumie. Inwestowanie w wysokie emerytury dla służb mundurowych, żeby chętnie pałowali i bali się wyłamać. Co prawda zdarzył się tam ktoś, kto spalił mundur swój, jakiś policjant. Putin zobaczył na przykładzie Kidawy, że warto postawić na kobietę w wyborach. Może. Dojdzie do podziału Białorusi, zobaczycie, pisze Etam. Okej. Okay. Także dzisiaj w ogóle są takie nastroje, że jest czas kobiet, nie? Coraz więcej kobiet się pojawia w filmach, kobiety górą, girl power i tak dalej. To może to ten trend, ten sam, żeby kobieta była u władzy. Może następną panią prezydent będzie właśnie kobieta. W USA na przykład. W Polsce może by się to przydało, może to by jakoś złagodziło obyczaje w tym naszym skołatanym, znerwicowanym, walczącym samym ze sobą narodem. No, w Chinach z kolei wszyscy jak zwykle zdyscyplinowani i też jest ciekawa sytuacja, bo w Wuhan już mega koncerty, młode DJ-ki fajne, takie widziałem, wielotysięczny tłum, bawią się, świętują. A co świętują? I ja tutaj mam też swoją teorię, że świętują to, że całkiem dobrze wyszli na tej pandemii. Może to było właśnie, może był taki plan, może to była taka akcja, ponieważ jak zrobiła się panika i różne zagraniczne firmy, koncerny, wszyscy myśleli, że te Chiny zaliczą jakąś wielką padakę. I podobno sprzedawano za bezcen te zagraniczne firmy, które się znajdowały na terenie Chin. I oczywiście, jak to u Chińczyków, zostały wykupione szybko rękami podstawionych ludzi. Rząd sobie zrobił fantastyczne zakupy i myślę, że naprawdę nieźle wyszli. Już się za bardzo nie przejmują tą pandemią, bawią się, cieszą i może się cieszą właśnie z udanych zakupów, a reszta świata, no to różnie bywa, nie?
No, na przykład taka Polska. Okazuje się, że PiS za swojej kadencji zadłużył nasz nieszczęsny kraj na 109 miliardów złotych około. I to jest aż 11 około procent tego, na ile zadłużyły nas wszystkie poprzednie rządy. To PiS tylko za swojej kadencji zrobił nam rekordową dziurę budżetową. A znając skłonność do konfabulacji pisiorów, to przypuszczam, że może to być mała część prawdziwych długów, jakie nam narobili, defraudując hajs, rozdając na lewo i prawo, dając jakieś zapomogi bogatym firmom, żeby nie pracowały. Jest taka sytuacja, że niektórzy wolą nawet wykazywać straty teraz w Polsce, żeby dostać jakieś rządowe pieniądze. Chora zupełnie sytuacja, nie? Sytuacja, ja nie wiem, to nie jest ani socjalizm, ani kapitalizm. To jest kaczyzm. To jest kaczyzm, czyli jakaś taka absurdalna, groteskowa sytuacja. Bardzo trochę. No, rozdawanie pieniędzy za głosy, afera, co tydzień nowa afera, gdzie znikają dziesiątki milionów, przyznawanie tym, tamtym, swoim jakimś kumplom i pociotkom i krewnym królika No Polska to taki jeden wielki dziurawy worek, przez który się wysypują te pieniądze. Zwiększanie sobie wynagrodzeń, świetny czas sobie wybrali, nie? Co prawda ludzie powinni się niby wkurwić, bo wszystkim tutaj cinko idzie, cinko przędą. Muszą tu zamykać firmy, przejadać swoje oszczędności, tracić i tak dalej. Inflacja też rekordowa, jesteśmy na drugim miejscu w Europie, jeśli chodzi o wzrost inflacji. I tak dalej. No, same nieszczęścia, a oni sobie przyznają większe wynagrodzenia i rozdają sobie sami pieniądze. Nam się to po prostu należało, tak jak mi donaty się należą, ale może dzisiaj mi nie wpłacajcie nic, bo się aż głupio czuję. Ostatnio Aldona tutaj tyle takiego donejciora sypnęła, a ja poszedłem żygać. Może z tych nerwów się zżygałem po prostu. Oczywiście pan kolektor uznał zaraz w swojej megalomanii, że to z jego powodu i że wygrał i że w ogóle i że logiki powinienem używać i że się nie ustosunkowałem do niczego, chociaż się do wszystkiego ustosunkowałem. Co tam do jego wypocin śmiesznych, nieskładnych, z błędami głupkowatych. Tak, panie kolektor, to jest w ogóle nieważne, czy ktoś zna język polski, czy się na ortografii zna, to nie ma nic wspólnego z inteligencją i z poziomem danego człowieka. Na tej samej zasadzie, jak się ubierzesz w krótkie spodenki, klapeczki i berecik z antenką, pójdziesz do teatru i będziesz krzyczał z piwkiem w ręku, chamy, to też spoko, nie? Ja już niepotrzebnie nawet o tym gadam. Nie mam ochoty już gadać o ludziach, którzy kłamią zwyczajnie, bo ja się do czegoś ustosunkuję. Wytłumaczyłem, dlaczego uważam cię, człowieku, za debila. A ty dalej swoje, że się czepiam tylko pisowni. No to tak se czaruj rzeczywistość, ale gdzie indziej, na jakimś tam Onecie, czy na Interii jakieś sobie takie tak pisz. A stąd to możesz sobie iść, może tak grzecznie powiem, żeby już tu nie przeklinać przed 23. No właśnie, no i myślę, że trzeba by też doliczyć rekordowy deficyt ZUS-u. Same rekordy. Ciągle idącą w górę inflację, nowe podatki co chwilę. Przepraszam, nie podatki, to się inaczej nazywa. To nie są podatki, PiS nie robi podatków. To są daniny, zapłata za różne rzeczy i nie wiem, dary od ludu, to dobra nazwa, to są dary od ludu. A ile kosztują same te badania na COVID-a, to jest pytanie, którego nikt nie zadaje, pisze Zenon. Krawiec, a ty sądzisz, że PiS to nie jest to samo rozdanie co reszta? Katut to jest Jola, tak?
nie, absolutnie to nie jest tak, że jak mówię tu przeciwko PiS-owi, to jestem za PO, czy SLD, czy za Konfederacją, czy za kimkolwiek. Ogólnie mam wstręt do polityków. Uważam, że bardzo jest upadła ta cała nasza klasa polityczna. Calutka, od A do Z i nikogo tu nie faworyzuję za bardzo. Chociaż jak miałbym wskazać kogoś, to może bym tam wskazał, ale to są takie chwilowe sympatie, tak, że podoba mi się na przykład, że niektórzy się wyłamali z tego przyznawania sobie znowu tam podwyżek i no ale to tak chwilowo, no dzisiaj zrezygnowali z przyznawania sobie premii i podwyżek, a jutro zrobią coś głupiego i szkodliwego znowu, więc nikogo tutaj nie chcę, za nikim nie chcę tutaj być, nikogo faworyzować. Ale też tym takim osobom, jak właśnie Jola, które są, sympatyzują trochę z tą partią, no to z jednej strony troszkę bym się zgodził z niektórymi argumentami. Słuchajcie, PiS na przykład bardzo zredukował nędzę. Jest taki ranking Misery Score, jak to się nazywa, Misery Index. Indeks biedy, nędzy. I jeszcze w 2013 Polska była na 37. miejscu. Na 37. miejscu obok takich graczy jak Kolumbia, Rosja, Azerbejdżan. No a dzisiaj już w ogóle nas nie ma w tym indeksie. To trzeba przyznać. Tylko też można zadać sobie pytanie, czy to jest taka wielka sztuka napożyczać, nazadłużać, narozdawać, wyprzedać. I rozdać ludziom, nakraść, a potem to wszystko jak się zawali, to iść w zaparte, że to wina Tuska i COVID-a. No właśnie, bo chciałem powiedzieć o tym, że pandemia jest bardzo na rękę władzy, naszej w szczególności. Takiej władzy, która... Jola pisze, że nie sympatyzuje z PiS, no ale przecież dzwoniłaś i wstawiałaś się za PiS-em, jeśli dobrze pamiętam. No i chciałem powiedzieć, że ta pandemia będzie bardzo mocno wykorzystywana przez nasz rząd, bo ona właśnie pozwoli, no już twierdzą, że te 109 miliardów dziury budżetowej, tego deficytu budżetowego, chociaż to jest chyba co innego, ja tam się nie znam aż tak dobrze, no to przez COVID-a, nie? I za mordę nas muszą wziąć przez COVID-a i spałować tych, co tam protestują, to przez COVID-a. PiS dużo pieniędzy inwestuje, tak jak się robi w krajach totalitarnych, w służby mundurowe. Właśnie na zwiększanie im emerytur, żeby nie chcieli się wyłamać, bo no jeszcze mi zostały 4 lata do emerytury, wszystko mam zaprzepaścić, żeby tu się postawić, w imię czego? No to będę pałował, nie? Kupują jakieś tam gazy nowe, jakieś Elrady, jakieś tam inne sprzęty do pacyfikowania tłumu, bardzo w to inwestują chętnie, tak jakby się szykowali na jakieś niepokoje społeczne albo na to, że ich ludzie będą chcieli wywieźć na taczkach. Pandemia jest na rękę szpitalom w Pruszkowie. Na wejściu jest ankieta, na podstawie której wykrywają COVID u pacjentów, a za każdy taki przypadek mają 150% więcej płacone. Co, ankieta? Czy czuje się pan nieswojo i kaszle pan? Tak. O, COVID. Tu, no dobrze. Pieczątka. No i tak. No, bardzo źle to widzę. Rządzi nami partia nawet nie nierynkowa, tylko antyrynkowa, można powiedzieć, która wręcz nagradza tych, którzy są nieefektywni, mierni, słabo im idzie, potykają się o własne nogi, bankrutują i w ogóle, a karze przedsiębiorczych, zaradnych, tych, którzy płacą wysokie podatki, to im dowala jak może. Słuchajcie, żyjemy w kraju, w którym sam premier Morawer nazwał prywaciarzami tych przedsiębiorców. Bankster, to znowu jakiś absurd, kraj absurdów, nie? Bankster, który, no, to raczej nie powinien chyba nazywać przedsiębiorców prywaciarzami albo badylarzami. Redukcja nędzy. Panie Krawiec, uprzejmie proszę mnie nie osłabiać w piątkowy duszny wieczór. No przepraszam bardzo, KG Bierut, panie...
pan nasz KGB-rut tutaj chyba się myli, bo no, nie ma siły, żeby rozdawanie pieniędzy ludziom, sporych pieniędzy, no 500+, zwiększanie socjalu, zapisu i tak dalej, no żeby to nie... No tak się mówi powszechnie, że 500+ bardzo zredukował nędzę i jak patrzę na ten Misery Index, no to wychodzi, że to racja też, więc tak wywnioskowałem, jeśli masz jakieś inne dane. Ale wydaje mi się, no i też emeryci dostali tam 13. emeryturę, no nie wiem, nie wiem. Okej, no ale już chyba się kończą możliwości, żeby, to też taki zwiastun upadku chyba, bo nie ma już komu zabierać i podatki nowe tak w nieskończoność ciężko tam dawać, więc Ziobro teraz chce tak zrobić, żeby zabierać właśnie, to już o tym wspominałem, majątek, tak wedle uznania, jak władza uzna, że bandyta, to bez wyroku żadnego sądu, to można mu pozabierać wszystko, bo się nakradł i jest bogacz przebrzydły, gangster. Też no, żyjemy w takim kato-talibanie, no niestety będę to powtarzał, teraz Ziobro też chce delegalizować jakiś kościół chrześcijański, w którym nie tępią gender i nie ma celibatu. Duże pieniądze też idą na te strefy wolne od LGBT, no to niektórym może się to podobać, pewnie tutaj, no ale to, dobra, zostawmy. No i ta konfiskata majątku. No PiS, to co mi się najbardziej w PiS nie podoba, to że idą w zaparte cały czas i czarują rzeczywistość, tak, dla ciemnego luda trochę. Kumatymi się za bardzo nie przejmują, bo to nie jest ich elektorat, tylko raczej emeryci, najlepiej z demencją, żeby nie pamiętali, co PiS obiecał wczoraj, nie? Bo też właśnie PiS bardzo dużo obiecuje, bardzo dużo czaruje i przedstawia zawsze w krzywym zwierciadle wszystko. Na przykład, no nie wiem, jak Duda wygrał o włos, to powiedzą, że wygrał z miażdżącą przewagą, nie? Jak się źle dzieje i nie ma pieniędzy, to żyjemy coraz lepiej nam się żyje, mamy coraz więcej i Polacy zgodnie krzyczą, wykrzyknęli Wiwat PiS, ciesząc się z pełnych portfeli. No i to nie wiem, nie oglądałem dawno TVP, dzisiaj zadzwoniłem do Neti i zrezygnowałem ze wszystkich usług dodatkowych, jakieś HBO, gówna, inne mega nagrywarki. Nie chcę żadnej telewizji, nawet HBO, wystarczy internet. Odpalę sobie papieroska. Już zaraz przejdę, bardziej już mniej będę mówił tutaj o PiSie i tak dalej, ale po prostu przewiduję, że będzie krucho, bo właściwie my naszego zadłużenia nigdy nie spłacimy. Musielibyśmy 20 lat, na 20 lat pozamykać szkoły, policję, straż, wodociągi, media, wszystko i oddawać, żeby pospłacać to, co mamy do spłacenia. Czyli bilion około, nie? No i to, w jakim tempie PiS się zadłuża, jak się napożyczał w ogóle, zwiększają nawet te limity, ile się można napożyczać. No to tak, to nie jest sztuka wyprzedać nam, nie wiem, mamy jakieś tam mieszkanie po rodzinie, jakieś srebra rodowe, no to nie jest sztuka wysprzedać wszystko, napożyczać się od znajomych, ile tam fabryka daje, od tego. No, ale właśnie też dlatego, też, no i to przepychanie tej ustawy o, próba przepchnięcia tej ustawy o bezkarności, jeśli przestępstwo dotyczy walki z COVID-em, no to żeby nie ścigać tam tych różnych Szumowskich i innych. Nie wiem, kraj absurdu. Ja się dziwię, że ludzie się na to godzą. No godzą się, bo PiS znalazł świetny sposób, przekupywaniem po prostu. No, ludzie się boją, że im zabiorą 500+ i tyle. A armia urzędasów boi się, że nie będzie tak dopieszczana, no bo urzędnik zapisu, policja, mają pewnie lepiej. A emeryci łykają wszelkie kity, no bo są tacy łatwowierni, prości. Krótko przed wyborami w
TV PiS ogłoszono, że PiS wygrał z pandemią i że już nie ma zagrożenia, wszystko okej. Okay. No to jak tu nie zagłosować na Adrianka? No a tymczasem kolejne branże w kryzysie, bezrobocie rośnie i będzie rosło, ceny rosną, podatków przybywa z tygodnia na tydzień, afera za aferą, także ciężko zliczyć. No i jak mówiłem, niektórym się nawet opłaca nie pracować i osobom fizycznym, niektórym, co mają dużo dzieci i nawet korporacjom, niektórym lepiej wykazać straty i dostać jakieś tam zapomogi. No i tak to wygląda. Na Białorusi, to już mówiłem, też niepokoje. W USA niepokoje, na Białorusi niepokoje, w Polsce też w sumie niepokoje. No, nie wiem, jak tam w innych rejonach świata, ale wydaje mi się, że w ludziach coś po prostu tak buzuje, nie? Buzuje. I może skończy się faktycznie tym, nie wiem, może to rozbłyski na słońcu albo coś, może jesteśmy jakoś, może to powiązane jest, że jakieś zjawisko kosmiczne powoduje, że w ludziach się gotuje krew i robią się bardziej skorzy do buntu, do zmian, władza zaczyna szaleć, no to też są ludzie, wbrew pozorom, to też są ludzie. Tak więc pomyślałem sobie, że niedługo czeka nas nagła zmiana rzeczywistości po jakiejś wojnie atomowej, która może nagle zaistnieje sobie, będzie jak w filmie Gry Wojenne tam. No to była tylko taka symulacja, nie? To się okazało, że to niekoniecznie jest prawda, ale co? No i myślę, że ostatecznie się skończy tak, że będziemy mieszkali w takiej rzeczywistości, która przypomina dzisiejsze miejsca, takie, które są uważane za najgorsze do życia. I wyszukałem parę takich miejsc. Jednym z nich jest na przykład La Rinconada, miasto w południowym Peru. Już sobie tutaj wyświetlam. O, a czemu tu nie ma definicji? A wcześniej była, ale nieważne, i tak mam tu swoje notatki. Jest to najwyżej położone miasto na świecie. 5100 metrów nad poziomem morza. No i trudne trochę warunki do życia już tylko z tego powodu, ponieważ no, 1/4 mieszkańców około cierpi na chorobę wysokościową. Miejsce to wygląda jak żywcem wyjęte z jakiejś postnuklearnej gry komputerowej albo filmu. Nie ma tam śmietników, żadnego wywozu śmieci, nic takiego. Toalet w domach, bieżącej wody, kanalizacji. Dookoła wszechobecne góry śmieci. Wygląda no, stąd takie skojarzenie z wielkim wysypiskiem. No tu zaznaczam, jest to logiczne, że jak cywilizacja się zatrzyma, no to nie będzie czegoś takiego raczej jak wywóz śmieci, kanalizacja, właśnie to wszystko trzeba nieustannie konserwować, potrzeba sporej wiedzy, żeby się tym zajmować, zarządzać i tak dalej. Tam się ludzie załatwiają w toaletach publicznych, które są bardzo skromne i to raczej takie z szambem. No, na polskich wsiach, w różnych miejscowościach małych, wypoczynkowych, często jest jeszcze szambo. I stawiałbym, że właśnie tak będzie wyglądała kanalizacja w przyszłości. No i te góry śmieci to dosyć taki malowniczy krajobraz, można powiedzieć. Ale no i też ludzie załatwiają swoje potrzeby czasami gdzie popadnie, no bo to też trzeba zapłacić za skorzystanie z jakiejś tam publicznej toalety, za umycie się, więc niektórzy co biedniejsi mieszkańcy tej La Rinconady no srają gdzie popadnie. Ponoć w średniowieczu tak było, że się w ogóle nieczystości wylewało za okno. Stąd różne epidemie, choroby. Ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego, że to im szkodzi, a do smrodu się można przyzwyczaić.
Mam też taką teorię, że wczoraj się rozchorowałem tak strasznie, bo sprzątałem wcześniej w mieszkaniu i doznałem szoku od tego sprzątania. I to mogło być jedną z przyczyn. Też jest taka ewentualność, taka moja teoria spiskowa, że organizm doznał szoku, jak powyrzucałem wszystkie tu śmieci, niedopałki, odkurzyłem, to po prostu organizm doznał szoku i się rozchorowałem. Też mogło tak być. Jest to w ogóle miasto górnicze. Mimo tego, że rządzą tam gangi, mimo że policja jest taka, no, policja, grupka, która tam strzeże porządku tylko w wyznaczonych miejscach, gdzieś tam bardziej w centrum tego radosnego wysypiska. Mówię, no to mimo że tam jest bieda, mimo że jest bardzo zanieczyszczone środowisko, o czym wspomnę, ludzie tam ściągają z całego świata. I zaraz wam powiem, dlaczego tam ściągają, a tymczasem Etam, witam cię. No, któż by inny, kogo by się tutaj można było spodziewać, cześć. Słuchaj, wiesz co, tak odnośnie tych policji, które tam są, no to trzeba pamiętać, że w takich slumsach, i chociaż niekoniecznie w slumsach, bo również w Stanach Zjednoczonych, gdzie są osiedla, raczej jak bardziej oddalone od centrum, gdzie mamy te sypialnie takie typowe amerykańskie, bardzo często funkcjonuje coś takiego jak straż sąsiedzka. I to jest wręcz obyczajne, że ludzie się w ten sposób organizują. U nas jeszcze wprawdzie nie słyszałem o czymś takim, chociaż miałem zamiar zaproponować tutaj, kiedy jeszcze mieliśmy z tą osobą bezdomną problem, żeby ludzie po prostu sami pilnowali i nawet się coś takiego nieformalnego zawiązało, tyle że nie miało to jakiejś formy spotkania, żebyśmy się umawiali, tylko sąsiadki pilnowały na przemian. Także jak jest coś takiego jak właśnie to co na zdjęciu widać u ciebie na YouTubie, no to może tak być, że jeżeli będziemy zmuszeni do mieszkania gdziekolwiek, bo dużo ludzi prawdopodobnie na jesieni potraci mieszkania, szczególnie ci, którzy są w kredycie, bo prawdopodobnie tak wszystkie wykresy na to wskazują, że złotówka bardzo mocno spadnie, bo ta fala do druku jest w tej chwili gigantyczna, bo to głównie przez dodruk się w tym momencie nas okrada. No i rata kredytu, jak wzrośnie ci dwukrotnie, nie, no to co zrobisz? To nic nie zrobisz. Nikt dzisiaj, tym bardziej, że dzisiaj jest tendencja zniżkowa w pensjach. Trzeba pamiętać też o tym, co zrobił rząd kilka dni temu, mianowicie udostępnił polski rynek pracy Białorusinom z zachodniej Białorusi na tych samych zasadach, co Ukraińcom, więc no, mają bardzo ułatwioną sytuację. Tak, tak, zrobiono jakieś bezpłatne wjazdy tutaj, no takie jakieś podjęto kroki, co no może to dobre, no trzeba pomagać. Okazało się też, że Polska wspomaga tak zwane niezależne media białoruskie już od jakiegoś czasu i potrafi na przykład 40 milionów przeznaczyć na jakieś tam wydawnictwo niezależne, opozycyjne, nie? Znaczy no to powiedzieli sporo. Oni to z mównicy powiedzieli, że tak, to prawda, to Morawiecki powiedział, tak, to prawda, rocznie 40 milionów, już nie pamiętam, czy to było złoty, czy euro, jest przeznaczane na telewizję Biesłan w Mińsku i jest propaganda przez Polskę nadawana na obszar Białorusi. Zresztą to nie jest akurat nic złego, tylko dlaczego nie wybudować wysokiego masztu i żeby to jakiś Polak robił, nie? Z Polski tutaj. Na przykład nocne radio, propaganda na Białoruś. Nie przyjąłbyś 40 milionów na rozwój. Z pewnością zrobiłbyś to bardziej ekonomicznie niż on. I gadałbym przez mikrofon. Łukaszenka, ty chuju. By takie różne wesołe audycje by były. Zapraszałbyś polityków, żeby się wypowiedzieli, kto jest dobrą alternatywą dla pana Łukasza Enki. Przypadek? Łukasz Enki. Łukasz Enki. To krewny, no. Łukasz Enki.
No także wiesz. Ale to, co powiedziałeś z tą strażą sąsiedzką, to właśnie w La Rinconadzie to nie działa za bardzo. Okazuje się, że tam no, ciężko jest, wiesz, zwykłym ludziom, górnikom, którzy, no właśnie, nie powiedziałem, nie dokończyłem, no, jest tam wydobywa się złoto, to jest taka miejscowość górnicza, gorączka złota tam panuje, dużo jest skupów złota, ludzie drążą, tylko że kopalnie to są takie dzikie, niezabezpieczone, gdzie no, każdy sobie tam rzepkę skrobie albo i nie skrobie, jak go przypilnują lepiej. Taka trochę wolna amerykanka z tym wydobyciem złota. No i tam ciężko, tam jak cię napadają w jednej z uliczek, która wygląda tak, że po jednej stronie masz metalowy płot, po drugiej metalowy płot, kupa śmieci i wychodzi ci 10 typa z bronią. No to ciężko tak, się tak przeciwstawić. Tak, bo tam to przyjęło formę gangów. Tak, są gangi właśnie. No i policja, jak przyjedziesz tam jako turysta zwabiony możliwością znalezienia złota, będziesz chciał tam żyć, okażesz się takim odważniakiem, to policja ci powie, że tam nie chodź, ale my za ciebie tam nie odpowiadamy. Niestety, nie przyjedziemy tam ani na interwencję, ani cię tam nie zawieziemy, ani nie zaprowadzimy, ani nic. Po prostu my pilnujemy tutaj w tym rejonie, a tam jest już inny rejon i tam możecie napaść 10 typa z bronią. Czyli podobnie do dzielnic Berlina, gdzie niektórzy przewodnicy mówią, że w pewne rejony się nie jeździ. Tak, no. Berlina, dobrze słyszałeś. Ale mimo wszystko tam dużo ludzi nowych przyjeżdża. Myślę, że to trzeba mieć jaja, żeby do takiego miejsca przyjechać. No, złoty kruszec wabi niezmiennie od zawsze. Jest właśnie dużo punktów skupu, specjalne uroczystości religijne, polegające na tym, że tam w kopalni jest jakaś statua albo taki no, prowizorycznie zrobiony wizerunek ichniego bóstwa, jakiegoś dziwnego, jakaś tam właśnie jakaś taka pacia mama trochę inna i jej się składa w ofierze, pokrapia się ją alkoholem i liście koki się składa, no oczywiście za powodzenie w kopaniu, bo można spaść i sobie głupi ryj rozwalić i już nie wstać, nie? Więc, a dzieci jak idą do szkoły, to mają specjalne uroczystości górnicze, gdzie się robi kukłę górnika, nakłada się hełmik i one tam śpiewają. To, co mnie zdziwiło, to to, jak radosne są dzieci w takim miejscu, jak biegają, cieszą się, tańczą, wyglądają na bardzo radosne i to taki paradoks trochę, że dzieci w jakimś zachodnim... No miło się cieszyć zachodnim... rzeczami po prostu, nie? Tak, ale popatrz, nie przeznaczają połowy swojego czasu na uczenie się, na, wiesz, na słuchanie tam głupot, wtłaczanie do głowy, wiesz, stres, jaki to stres jest, nie? Szkoła to jest stresująca dla młodego człowieka nie tylko dlatego, że musi tak wkuwać i tyle czasu się nudzić, chciałby sobie pobiegać na słońcu, a musi siedzieć w tej sali, ale też może się zdarzyć, że rówieśnicy będą dla ciebie okrutni, będą cię dręczyć. I potem te nasze nadinteligentne dzieci, które tak dużo rozumieją ze świata, są nieszczęśliwe, smutne, albo płaczą, bo dostały Xboxa GTX 5, a nie Pro 7 Ultra i jest szloch i płacz. No i tak, dokładnie. To jest takie i śmieszne, i straszne. A tamte dzieci podbiegają do turysty, cieszą, bawią się, tańczą. Cały dzień spędzają na zabawach często sobie. Cieszą się małymi rzeczami. Więc może na tym naszym nowym, wesołym wysypisku w przyszłości też dzieci będą bardziej szczęśliwe trochę. Ja pamiętam swoje czasy, jak się biegało, patykiem się tam bawiło, na drzewa się wspinało, ile to radości było. Dokładnie. No. Dokładnie. Ja przecież doskonale pamiętam, kiedy po raz 17 puszczali Czterech Pancernych i Psa, no to dzieciaki wchodziły do kubów na śmieci, które udawały tych takich okrągłych, nie takich zasuwanych, tylko te okrągłe, i udawali, że to są te klapy od czołgów. I w tych śmieciach się siedziało,
A że karabinów nie było, no to robili, na krzyż zbijali dwie deski i to były szable. I jednocześnie się bawili krzyżaków i w czterech pancernych i psa, nie? I to była radość. Kurczę, tylko psa najczęściej nie było, no ale to jakoś tam sobie wyobraźnia. Dzieci nie potrzebują wbrew pozorom takich super prezentów. Ja dzisiaj na przykład oglądałem vlogera, który kupił sobie smartfona. Nie wiem, czy pamiętasz te klapkowe, takie składane na pół, co się otwierało, jak dzwonił telefon, już był odebrany. Razer to się nazywały, te miałem Motorola. Tego, miałem tą Motorola Razer. Ona się kiedyś to był szczyt marzeń, żeby mieć taki właśnie telefon. Natomiast teraz powstał smartfon, w którym ma ten taki wyginany ekran, że jak go złożysz na pół, tylko to kosztuje 7000 zł. I gość był zawiedziony, że wydał 7000 na tym vlogu. I mówi, napiszcie mi, co mogłem kupić za 7000. Ja mu tam odpisałem, że mogłeś kupić ogródek działkowy, na którym byś coś uprawiał. To by ci się bardziej przydało. Przecież no, nikt normalny, normalny, znaczy tak jak my, no nie wiem, może jest tutaj ktoś na czasie, kto by 7000 na telefon wydał, ale ja bym się to po prostu bał nosić nawet ze sobą, że to upuszczę i zepsuję. Czy coś, nie? W Larin, Konadzie dzieci nie mają telefonów, nie mają komputerów, nie mają nawet piłki często, żeby sobie pograć. Nie mają żadnych praktycznie zabawek, ale ludzie się bardzo dużo spotykają ze sobą. Są takie miejsca, gdzie możesz sobie zjeść. Przypomina to znowu takiego Fallouta trochę, że masz jakiś obskurny stół, obskurny pojemnik z wodą, na którym stoją obskurne kubki, możesz sobie wziąć, cholera wie co tam, czy to ktoś mył, czy nie mył. I jesz coś, po czym może się rozchorujesz z brudu, tam jest w ogóle bardzo duże zanieczyszczenie. To jest, myślę, jeśli by wskazać jakiś największy problem obok tych gangów, to zanieczyszczenie, ponieważ do wydobycia, do pozyskania złota używa się metody takiej, w której jest rtęć używana też. I ta rtęć, opary z niej zatruwają wodę, glebę i ludzie jedzą tam zatrute ryby, sami są podtruci tą rtęcią. Wszystkie tam organizacje ekologiczne biją na alarm i to jest główny problem. My tak mówimy, że o fajnie, dzieci się cieszą, bawią, ale może te dzieci nie pożyją za długo. Albo się załapią na chorobę tą wysokościową, bo tam no, też ciężki jest ten strasznie klimat. Z racji tego, że najwyżej położone miasto na świecie. No i no nie, wiesz... Powyżej 2000 jest już niedotlenienie, także no, tam jest 5000. Nie powinno się tak wysoko mieszkać. Ja wiem, słyszałem, że 5 aż. To już są warunki ekstremalne, nie? Dla człowieka. I co by nie mówić, to jednak jest to miejsce, w którym mamy trochę tej cywilizacji. Jeżdżą samochody, możesz od biedy starać się tam jakoś skorzystać chyba z telefonu, tego już nie pamiętam, ale zakładam, że jest trochę tych zdobyczy cywilizacji. W naszym nowym, wspaniałym wysypisku to tego też nie będzie, więc życie się zrobi jeszcze bardziej prostsze. Stawiałbym, że będzie trochę przypominało, że spotkasz na przykład na swojej drodze ludzi, którzy będą ubrani tak jak dzisiaj członkowie grup rekonstrukcyjnych. W skóry, będą mieli jakieś toporzyska, kije, miecze, łuki i nie będzie to niczym niezwykłym. Miałem kiedyś taki topór dwuręczny, to jest bardzo dobra broń. Tym można zabić jednym ciosem człowieka. Miałem miecz, też świetna broń, łuk. Łukiem możesz przeszyć na wylot człowieka, no to też jest dobra broń i cicha też, nie? Więc a ręczna, taka kieszonkowa, to proca oczywiście, którą możecie kupić w militariach za 40 zł, zrobioną tak fachowo, tak można z niej przypierdzielić, że normalnie po prostu człowieka totalnie, nie? Tylko zamienić kulki na zardzewiałe te, jak to się nazywa, zębatki takie, te kokoła zębate, nie? Wszystko to w ogóle trochę przypomina taką grę RPG, bo ludzie w takim biednym społeczeństwie, w takim upadłym miejscu dzielą się jakby na takie, bardzo mocno na profesje. Są ci górnicy, są ci, którzy, można by ich nazwać kupcami, ci wszyscy, którzy mają właśnie jakąś tam, są właścicielami miejskiej toalety albo mają skup złota.
coś w tym stylu. No i gangi, czyli złodzieje, nie? Złodziej, górnik, wojownik, wiesz, no tak to trochę wygląda. No, co nawet fajne jest, sympatyczne na swój sposób. No, najgorsze jest to zatrucie i tutaj bym stawiał, że będziemy mieli z tym problem, ponieważ no, przestaną działać wodociągi, przestaną działać wywozy, firmy wywożące śmieci. Tak, Duna miałem. Duna dwuręcznego. Łogoń konia tutaj pisze, topór dwuręczny. No słuchaj, taki topór dwuręczny jest chyba jeszcze, nie wiem, czy już nie zlikwidowali, ale był przez bardzo długi czas dostępny w Biedronce za 59,90 kosztował i gwarantuję ci, że nie dałbyś się nad nim machać jedną ręką. No było to było toporzysko takie z plastikową rękojeścią, ciężkie na jakieś 12-15 kilo, tak jak wziąłem do jednej ręki. Ciężko, naprawdę bardzo ciężko, żeby to jedną ręką machać. Także chociaż to nie był chyba właśnie taki pełnowartościowy dwuręczny duński topór. To było coś pomiędzy jednoręcznym a dwuręcznym, jakby taki półtora ręczny, że ciężko było nim machać jedną ręką trochę. Lepiej, no ja nie jestem zbyt silny, nie? Już nie pamiętam tak dokładnie. Ja bym też nie dał rady z tym toporem z Biedronki, powiem szczerze, bo nadgarstek nie wytrzymywał. Po prostu nadgarstek nie wytrzymywał. Wiem, bo wyciągłem i tam próbowałem ze dwa razy machnąć ku zdziwieniu zresztą obsługi ukraińskiej naszego sklepu, ale ten, teraz mamy takie, a mamy takiego kurde Legieroja teraz w Biedronce i nawet się do niego zaleca jedna polska ekspedientka. Czyli ja od razu wyłapałem, powiedziałem zresztą, to jest Smatrina, tą rzęsinę, bo ona tam do niego paruski trochę próbowała, za młoda, żeby się uczyła, na pewno się nie uczyła rosyjskiego, ale kozak, to po prostu kozak, takie rysy kozackie facet ma normalnie, by tylko się wyciął tak ładnie na te włosy na kozaka, to po prostu kozak jak nic. Mam cię tu upomnieć, że siekiera i topór to dwie różne rzeczy. Zgadza się, tak jest dokładnie. To, co było w Biedronce, było jak najbardziej siekierą. W Carrefourze macie małe, krótkie siekierki, które są bardzo dobrze wyważone, świetnie się nimi rzuca. Nie pytajcie, skąd wiem. Także niedrogie, chyba 30 coś złotych kosztuje taka jedna sztuka. Także można sobie ze 3 sztuki kupić na wszelki wypadek. Bardzo podobno walczył w filmie Patriota, walczył ten, jak on się nazywał, ten reżyser Patriota, no kurde. Mel Gibson. Ten, co Mad Maxa grał. No mówię, Mel Gibson. O, Mel Gibson właśnie, dokładnie. Ja moim ciężkim toporzyskiem też potrafiłem rzucać i nawet trafiać w miarę, no nie jest to takie proste, bo trzeba się rozbujać tak, trzymając go obiema rękami, tak wiesz, rozkręcić i jeb, robisz rzut, nie? No i to jak trafisz, to po wrogu nic nie zostanie. Ale ja bym raczej nie rzucał, bo to się pozbywasz broni, no i co to za przyjemność zostać bez broni. Dobra, Etamie, bo tutaj ktoś inny jeszcze chciałby zabrać głos, dziękuję ci za telefonik. Dzisiaj no to dobra. Fajnie hej. Się gadało, trzymaj się, hej, hej. Dobra, to odbieram Kunrada w takim razie. A tutaj był obstawialiście, czy pierwszy zadzwoni Etam czy Kunrad? Czy pierwszy zadzwoni Etam czy Kunrad? Obstawialiście, pierwszy był Etam, a drugi Kunrad. Witam Kunrada. Jakaś kolejność musi być, jakiś porządek musi być w dobrej audycji. Etam już był, no to czas na mnie, aby sprostować dość śmiałe twierdzenia Etama, jakoby telewizja mniejsza o nazwę działała na Białorusi i Polacy ją finansowali. Wyjaśniam jak jest, ponieważ na Twitterze nieraz już korespondowałem z szefową telewizji Bielsat, czyli Agnieszką Romaszewską, redaktor Agnieszka Romaszewska, córka zacnej rodziny, córka senatora Romaszewskiego, działacza opozycji w Polsce i tak dalej. Także nie jakiś tam Polak mógłby sobie coś tam zarobić, tylko Polak czy Polka pracuje jako szefowa w Warszawie, bo telewizja Bielsat finansowana, jest artykuł na ten temat w Wikipedii, finansowana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i jest oddziałem czy częścią Telewizji Polskiej i nadaje faktycznie
w mowie białoruskiej oglądały i bardzo dziękuję za istnienie tej telewizji, bo jeszcze przed wyborami prezydenckimi na Białorusi oglądałem transmisje na żywo w telewizji Bielsat, które są dostępne, ich materiały na YouTubie też. I o dziwo, no wiele zrozumiałem z tego, co tam mówili po białorusku. Właściwie się dziwiłem, dlaczego ja to rozumiem, czy dlatego, że mowa białoruska jest tak podobna do mowy polskiej, czy dlatego, że mówili częściowo po rosyjsku. I w ten sposób to rozumiałem. W każdym razie bardzo wzruszające sceny podawali tych wieców przedwyborczych, a teraz były relacje na żywo z protestów po wyborach. Także Polska się przynajmniej w ten sposób... Z telewizją Bielsat było tak, że przez długi czas była niedoceniana i że tam jest mała oglądalność i tak dalej. A teraz przez te wszystkie lata finansowania z budżetu polskiego okazało się, że kiedy przyjdzie co do czego, no to taka telewizja Bielsat jest dla narodu białoruskiego jedynym źródłem chyba jakiejś tam niezależnej informacji, więc polecam uwagę i nie żałujcie, Polacy, że rząd polski taką telewizję finansuje. A powiedz, Kunradzie, czy chciałbyś żyć w takim miejscu jak La Rinconada w południowym Peru zresztą? No widzisz, no chyba nie, chyba bym nie chciał, a to dlatego, że czy to jest ta miejscowość, która jest na tej zdjęciu, na planszy, tak, do audycji. Tak. No to widzisz, co mi się tam nie podoba, to widzisz, to co widzimy, nie ma tam parków, żeby móc wyjść na spacer, z psem, z kimś, spotkać się z kimś. To jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy, do jakiego doprowadza cywilizacja ludzka, kiedy dochodzi do przeludnienia. No tam raczej jest, nie ma to... przeludnienia chyba takiego. To właśnie widzisz obraz przeludnienia. Jest dom przy domu, przy domu, przy domu, dom, dom, jak okiem sięgnąć. Nie ma tam przestrzeni rekreacyjnej, szerokich ulic, gdzie wzrok mógłby spocząć na czym, na jakimś perspektywie. Nie, tam po prostu, tak jak w Jerozolimie czy jakichś innych miastach, chodzisz wąskimi uliczkami i z prawej, i z lewej, i przed sobą, i za sobą widzisz domy, tak? To już nawet te socrealistyczne osiedla budowane z wielkiej płyty polegały na tym, że była jakaś przestrzeń między tymi blokami, gdzie można było jakieś drzewo posadzić, jakieś alejki, ławeczki, albo jakiś market, znaczy sklep, gdzie może się ludność zaopatrzyć. A w tego typu, to nie przypomina jakiegoś miasta porządnego, tylko to przypomina slumsy, dzielnice slumsów, czy slumów, gdzie jedynym priorytetem jest, żeby w ogóle mieć gdzieś dach nad głową, a cała reszta w tej piramidzie hierarchii Maslowa spada na dalsze miejsce, jakieś tam miejsce rekreacji staje się mniej ważne, jeżeli najważniejsze jest miejsce, żeby w ogóle przeżyć. No, może tak wygląda po prostu miejsce, w którym nie ma firm budowlanych, w których państwo nie inwestuje w nic, w których nie ma inwestorów za bardzo, tylko ludzie muszą sami zadbać o swój dach nad głową. Czy mogę to wykorzystać i uderzyć w wolnorynkowców? Tutaj się narażę znowu słuchaczom typu Bite Eater. Spójrzcie na ten obrazek tego miasta w górach. Tak wygląda wolnorynkowy kapitalizm bez ingerencji urzędników państwowych, bez planowania. A każdy, to ludzie sami budują i tworzą miasto, jak wolny rynek im na to pozwala, albo zachęca, albo zniechęca. No po prostu tak wyglądają miasta niesocjalistyczne, tylko kapitalistyczne w czystej formie. No w sumie można powiedzieć, że to taka czysta forma kapitalizmu trochę, tak, ale taka ograniczona przez pewne
przez pewną sytuację, przez pewne warunki też, no i klimatyczne, i tego, że tam ludzie przybywają tego złota szukać głównie, nie? A nie tam żyć dla przyjemności sobie, czy po prostu, bo fajne miejsce. Tam się ciężko żyje. Ciężki klimat, bieda, gangi, nie możesz liczyć na żaden socjal. No ale właśnie to, że nie możesz liczyć na żaden socjal, że musisz sam o siebie zadbać, no to jest takie, bym powiedział, anarcho-kapitalistyczne, taki akap, tak? Trochę. Tak, ale widzisz, nie zgadzam się z tym. Wydaje mi się, że można próbować się czegoś dorobić, można żyć w trudnych warunkach, a mimo to rozplanować centralnie jakiś ład i plan wprowadzić, jakąś cywilizację. Zwróć uwagę, że są miejsca w ekstremalnych, nie tak wysoko, ale różne miejsca, w których żyją ludzie w ekstremalnych warunkach, typu stacje antarktyczne na Antarktydzie, ale tam czegoś takiego nie spotkasz, tam wręcz odwrotnie, jest rozplanowane, jakiś porządek, miejsce na przejazd transporterów, miejsce, no, tam akurat nie ma miejsca na parki rekreacyjne na Antarktydzie, ale są miejsca, bo oglądałem reportaże, gdzie się te społeczności spotykają, wiesz, w jakichś kuchniach, stołówkach, salach gimnastycznych i tak dalej. A mimo to, oczywiście, no dlaczego? No bo są finansowani przez budżety, tak? I to dlatego. W każdym razie to, że coś jest w ekstremalnych warunkach, nie znaczy, że nie powinno być rozsądnie rozplanowane. No najbardziej to dofinansowani są nasi posłowie, którzy mają tam stołówkę półdarmową i za mieszkanie nie płacą i za nic nie płacą i mają tam dodatki, diety na biuro i darmowe to, darmowe tamto, a tam nie ma nic za darmo, tam musisz być kimś, kto coś daje społeczności często. Musisz prowadzić jakiś punkt, gdzie można się najeść, ale fajny taki labirynt, nie? Straszny. I tam no, trzeba to miejsce dobrze znać, trzeba mieć znajomości. Ludzie w ogóle paradoksalnie w takich miejscach są bardzo weseli i otwarci i blisko siebie. No ale czy to uznać za zaletę sytuację, w której się ludzie garną do siebie, jednoczy ich bieda? Tak jak było za naszego PRL-u, za naszej komuny, gdzie ludzie byli no, zdecydowanie częściej się spotykali, bliżej siebie, spędzali czas na różnych tam, na prywatkach, na spotkaniach, no ale to była właśnie taka sytuacja, że jednoczyła nas bieda. Ale widzisz, spójrz na ten obraz tego miasta w Andach, to jest w Andach, i zadaj pytanie, który, wiesz, no bo w Polsce jest to prawo budowlane i tak dalej, nie wolno ci, wiesz, drzewa ściąć, dachu zmienić, nic wybudować bez zgody urzędnika, tak? No i ile z tamtych, a jeżeli byś to zbudował, to grozi ci wyburzenie tego twojego budynku, wybudowanego bez zgody. I teraz ile z tych budynków, które widzimy tam na tym obrazie, ma pozwolenie na budowę, tak? Zatwierdzoną przez architekta miejskiego tam, czy urząd miasta. I jeżeli nie ma, to trzeba wyburzyć. To teraz ile z tego obrazu trzeba by wyburzyć tutaj? Ale ten obraz nie jest jakiś szczególny, bo ja oglądałem filmy dokumentalne z dzielnic biedy w Rio de Janeiro, w Brazylii i tak dalej. Wcale to nie było gdzieś tam na ekstremalnych wysokościach, a obraz tej zabudowy był zupełnie podobny. To po prostu buduje się, gdzie popadnie. Ja nawet nie wiem, czy nie jest tak, że nawet, albo w Afryce są też, w Nairobi takie slumsy. W każdym razie, czy no, nie, nawet nie jest tak, że nawet zaletą jest, że budujesz tak ciasno, bo nie musisz tyle materiałów przeznaczać na budowę ściany do sąsiada. Opiera się o ścianę sąsiada, więc jakoś to będzie, mniej materiałów być może zużywasz. Ale to, co mnie przeraziło, bo to, co mnie tu nie, co widzę, to mnie tak bardzo nie przeraża, to były dzielnice biedy w Lagos, chyba w Nigerii. Tam powstało takie miasto na łodziach, na bagnach. Oni po prostu żyją na takim ścieku, wiesz, po prostu budują sobie takie chatki na palach, nie wiem, czy nad morzem, i właściwie tam nawet nie można się przejść pieszo,
tylko żeby się w ogóle gdzieś poruszać, to musisz mieć łódkę. I to tak jest jakieś typu Waterworld z Kevinem Costnerem, gdzie i to nie jest jakieś miasteczko, tam naprawdę tysiące, tysiące tych Nigeruńczyków mieszkają i te brud, te odpady, te wydaliny, to wszystko spada do tej wody, przez którą oni pływają tymi łódkami. No ja naprawdę bym nie chciał w takim czymś żyć i coraz bardziej umacnia się we mnie przekonanie, że ludzkość poszła o wiele za daleko w rozwoju liczebnym i naprawdę trzeba dokonać depopulacji ludzkości, bo zmierzamy coraz bardziej do zamienienia tej planety w piekło. A co myślisz, czy moja teoria, że po wielkim jakimś kataklizmie, po wielkiej wojnie może nas spotkać właśnie taka rzeczywistość, która przypomina te miejsca, w których żyje się właśnie najgorzej, jak to, o którym dzisiaj wspominam, albo nie? Raczej nie, dlatego właśnie, że gdyby ten kataklizm, wielka wojna była tak wielka, to właśnie zredukuje liczbę ludności. W związku z tym powstanie przestrzeń do życia dla tych, którzy przeżyją. I nie będzie czegoś takiego. Właśnie każdy będzie mógł sobie wybudować własną chatkę z ogrodem, z kawałkiem lasu, gdzie może pospacerować z psem i tak dalej. Właśnie to, że ludzkość jest tak liczna i miasta są przeludnione, całe kraje są przeludnione, no to powoduje powstawanie takich mega miast, Mexico City, tam Jakarta, jakieś takie różne, Filipiny, co tam jest na Filipinach, Manila, w Indiach, w Bangladeszu też tak jest przeludnienie. Jeżeli coś zredukuje liczbę ludności, no to świat stanie się otwarty dla tych i lepszy, ponieważ Ziemia jako taka nie jest jakaś tak sama w sobie wrogiem dla nas. Raz coś jakiś wybuch. Głośniej. Ziemia sama w sobie nie jest tylko i wyłącznie wrogiem dla ludzi. Co tak cicho? Czasami, proszę? Nie, bo tak zacząłeś cicho być trochę. Nie wiem właśnie. Dobrze, zwrócę się do mikrofonu. Ale wiesz, po czasach gorszych nadchodzą czasy lepsze, tak? Po wybuchu wulkanu za jakiś czas opadają pyły i wręcz one użyźniają ziemię i tym, którzy przeżyją wybuch wulkanu, żyje się lepiej, bo są większe plony. A co... Ja się przepraszam, nie zgadzam trochę z tobą, bo ty mówisz, że każdy będzie tam sobie coś zbuduje na odludziu. Człowiek jest istotą stadną i będzie dążył właśnie do organizowania się, myślę, właśnie takie twory jak ten na obrazku. Nie sądzę, nie. To ty będziesz sobie mieszkał jako pustelnik Kunrad 44 z kijaszkiem w szatach maga, gdzieś w chatce na kurzej łapce. Zwróć uwagę na Amerykę Północną, gdzie było mniej ludzi, a ogromnej ilości przestrzeni. Podobnie Syberia i Rosja. Tam to samo. Tam nie ma takich mega miast. W Ameryce są mega miasta właśnie na wschodzie, na wschodnim wybrzeżu, gdzie koncentrują się ludzie, którzy nie mają ziemi. A im bardziej na zachód w Ameryce ze wschodniego wybrzeża, tam są właśnie bardzo słabo zaludnione stany rolnicze, gdzie jest jedna farma i długo, długo nic, potem jest druga farma, potem jakieś miasteczko, gdzie tam jest lekarz i lokalny szeryf, potem następna farma. I tak to było w XIX wieku i właśnie jeżeli jest nadmiar ziemi w stosunku do ludności, to nie ma tendencji do robienia takich nędznych miasteczek, właśnie gdzie ludzie żyją w nędzy, bo każdy wie, i wtedy jest prawdziwy kapitalizm, że każdy żyje z pracy własnych rąk. Kto nie pracuje, ten nie je, tak? I dlaczego? No bo każdy ma kawałek ziemi, gdzie może albo uprawiać rośliny, albo hodować bydło, zwierzynę, konie, albo krowy, albo cokolwiek i to dostarczy mu nie wiem, pożywienia, nadmiar sprzedany dostarczy mu jakieś pieniędzy i tak to było, a teraz właśnie powstają ogromne ilości ludzi, miliony, dziesiątki, setki milionów ludzi bez ziemi. W związku z tym
muszą, aby przeżyć, gnieździć się w jakichś takich nieszczęsnych miastach, nie chcę powiedzieć mega miastach, bo to nie tylko mega chodzi, bo to wcale nie jest mega, ale i tak jest biedne. Ale co chciałem powiedzieć jeszcze, zwróciło moją uwagę, twój komentarz zwrócił uwagę, że nie chce ci się wierzyć. Więc ja to też dostrzegłem i zaczyna to do mnie dochodzić, że ja na przykład o czymś mówię, ostrzegam, jakaś tam Greta Thunberg o czymś mówi, jakieś tam Greenpeace, polecam też kanał na YouTube Greenpeace, mówią o czymś, no i co z tego? No i nic z tego absolutnie nie wynika, ponieważ ludziom się to nie mieści w głowie, wiesz. Można to powiedzieć w mowie zrozumiałej, czyli po angielsku do Anglików, po polsku do Polaków i z tego absolutnie nic nie wynika, ponieważ mimo, że ludzie coś usłyszeli, to nie przyjmują do świadomości tego takiej, wiesz. Przykład, nie wiem, jakby ktoś komuś powiedział, że choruje na rak, tak, lekarz. No tutaj mamy wyniki i tutaj umrzesz w ciągu powiedzmy 3 miesięcy, bo są, jest bardzo duże obszary zmian rakowych. No i ktoś, no tak, no wychodzi raka, najpierw tak wie, że wstrząśnięty tego, a potem żyje, jakby nic się nie wydarzyło, tak? Po prostu, bo ludzie wypierają z siebie, to jest taki mechanizm psychologiczny wyparcia wiadomości, które są nieprzyjemne. Człowiek to racjonalizuje jakimiś mniej lub bardziej prawdziwymi wytłumaczeniami i chce żyć tak, jak się żyło dalej. Podobnie było w komunizmie, że wszyscy krytykowali tam komunizm, tak, tego, ale jak przyszło co do czego, to wszyscy po prostu szli na te pochody 1 maja, żadnych tam specjalnych rebelii nie było przez te 44 lata komunizmu. I teraz mamy przykład czegoś niebywałego, mianowicie rebelia na Białorusi. Tam jest ten sam mechanizm, że narzekali, tu ktoś zginął, tam go policja zapałowała, tu kogoś zamknęła, ale większość Białorusinów po prostu jakoś to racjonalizowała sobie przez ćwierć wieku, że a no, ale lepiej by było, jakby tutaj się nie narażać, nic nie zmieniać, no nie jest tak źle. No już w końcu w tym roku to się zmieniło i masa młodych ludzi powiedziała, nie, że dość, już nie będziemy tego tolerować. Adrem, szanowny panie Kunradzie, bo tak do czegoś zmierzasz, czujesz, że do czegoś zmierzasz. Zmierzam do tego, że jeżeli nie uznajemy faktów, które ktoś do nas przekazuje, takim radio czy telewizja Bielsat, przez pierwszą dekadę, drugą, trzecią, to rzeczywistość nie przychyli się do naszych życzeniowych myśli, bo my chcemy ignorować rzeczywistość, nie? Bo nam się coś nie mieści w głowie. Rzeczywistość idzie sobie nadal do przodu, na gorsze albo na złe, nieważne, czy my to przyjmujemy do wiadomości. Aż w końcu dojdzie do momentu, kiedy rzeczywistość musi nam się uświadomić, musimy ją przyjąć do wiadomości, ale wtedy może być już za późno, bo ignorowaliśmy ją przez 30, 40 czy ile tam lat. No i wtedy są zmiany, niestety często właśnie już, wiesz, to tak jak w medycynie, że często już jest za późno na operację, bo ktoś już sobie uświadomił, że ma jakieś zmiany rakowe, ale już jest za późno na operację, na ratunek i musi umrzeć i osieroczyć rodzinę i tak dalej. Podobnie się dzieje w Polsce z rządami PiS, że mnóstwo ludzi ostrzega, że to nie jest dobre dla demokracji, to nie jest dobre dla systemu prawa, to nie jest dobre dla budżetu państwa, dla ekonomii, ale 500+ na razie przychodzi, no to nie będziemy nic z tym robić, będziemy ignorować rzeczywistość. Tak, może się nagle okazać, że musimy bardzo wysoką cenę zapłacić za swoje
odwracanie głowy i że nie naprawimy gospodarki w 2 lata, tylko będziemy potrzebowali 20 lat na przykład i, no, i różne przyjdzie nam zapłacić wysoką cenę. Zgadzam się z tobą w zupełności, bo ludzie sobie często wyobrażają, że nawet jak będziemy już w ciemnej dupie, no to wystarczy, że zmieni się władza, że rozliczą coś i wrócimy do stanu, który znamy z przeszłości z jakąś tam łatwością, a to właśnie niekoniecznie tak może być. Czasem coś zepsutego już się nie da naprawić, albo wcale, albo nie tak łatwo, jak nam się wydaje. Okej, Konradzie, to ja bym chętnie leciał dalej, bo tu mam jeszcze miejsca do tego. Dziękuję, ale jeszcze może na zakończenie powiem, ale że to szybciutko, proszę, już dobrze? Gdyby się coś działo na Białorusi, to jest ten kanał Bielsat na YouTube, możecie czasem relacje na żywo obejrzeć, to co się dzieje, a nie dopiero czekać na jakieś komentarze w polskiej telewizji. Miłego wieczoru, dobrego weekendu, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, no i ciebie, trzymaj się zdrowo i nie psikaj się tam czymś groźnym. Muchozolem, no, zapraszam no na aftera, trzymaj się, hej, hej. No, do zobaczenia, usłyszenia, cześć. Ach, chciałem dalej lecieć z tematem, ale tu jest telefon kolejny AK. No to będzie krótki telefon, będzie krótki telefon. Witam serdecznie na antenie i się rozłączył. No dobra, tak się rozłączył, to się rozłączył. Wenezuela, to jest ciekawe miejsce też. No, na szczycie tego wspomnianego rankingu nędzy, niezmiennie, od lat, jak patrzyłem. No i to głównie z powodu na szalejącą inflację. Przypominam, że Polska jest obecnie na 2. miejscu, jeśli chodzi o wskaźnik wzrostu inflacji w Europie. Ciekawie opisał to youtuber z kanału Bez Planu, którego sobie dzisiaj słuchałem. Zrobił zakupy i kupił tak, kilka butelek wody mineralnej, gruszkę, arbuza, jakieś śliwki, kiść bananów dosyć sporą, kawę i za wszystko zapłacił niecałe 2 miliony boliwarów. A ile to jest na złotówki? Zapytają co bardziej dociekliwi słuchacze. Ano około 12 zł. Tu pewnie trochę niektórzy będą zaskoczeni, nie? Że 12 zł za takie zakupy, no u nas trzeba by zapłacić tak pewnie z 50 zł za takie zakupy. Około. Coś koło tego. Ale teraz inna sprawa. Jeszcze jakiś czas temu za te same zakupy by zapłacił tak całkiem niedawno, 2 razy mniej. Jednakowoż inflacja na poziomie 12 000% rocznie to raczej nie wróży niczego dobrego. I tu niektórzy mówią tak, że to tak to właśnie jest, jak władzę przejmuje najniższa kasta. A inni wskazują na przykład Polskę, gdzie to szlachta nieumiejętnie zarządzała państwem, albo na takich Radziwiłłów, którzy się dorabiali na krzywdzie narodu. Więc to bardzo różnie bywa. Chyba tu nie ma żadnej prawidłowości. Tam w ogóle są ciekawe sytuacje, że na przykład paliwo jest za darmo, a olej do samochodu kosztuje tyle litr oleju, co płaca minimalna, więc mało kogo tam stać na jeżdżenie, mimo że paliwo jest za darmo. To kraj absurdu trochę się zrobił, nie? Bankrutują salony samochodowe, mechanicy, no właśnie z tego powodu, że za olej, że paliwo za darmo, a za olej trzeba wydać całą pensję, żeby sobie pojeździć. Więc bardzo taka dziwna sytuacja. Natomiast jak tam pojedziecie, to możecie doświadczyć ciekawych różnych wrażeń estetycznych albo takich kulturowych i nagle przejedzie koło was na motorach jakaś wielka watacha, na trumna na samochodzie terenowym, strzelają sobie, cieszą się, śmieją i to jest pogrzeb gangstera jakiegoś na przykład. Dookoła murale wszędzie, ludzie podobno bardzo otwarci, bardzo weseli, dużo się spotykają, cieszą. No ale generalnie ciężko się żyje w takim miejscu, gdzie musisz z walizką kasy pójść tam na zakupy, nie? Więc dolarów za bardzo nie chcą przyjmować,
co dziwne, myślałem, że wszędzie na świecie dolary chętnie biorą. W ogóle jest takie fajne powiedzenie, zanim gruby schudnie, to chudy umrze. Nie wiem, czy znacie takie powiedzonko. I to dobrze oddaje może sytuację, w której zaczniemy doświadczać jakiejś takiej rzeczywistości nędznej, zaczniemy żyć w upadłych miasteczkach, wsiach, miastach. Bieda tworzy strasznie właśnie dziwne absurdy, nie? Za wizytę u lekarza, gdzie wam tam zrobią prześwietlenie, badania, zrobią wszystko, co trzeba, zapłacicie, uwaga, uwaga, 5 zł w przeliczeniu na nasze, tak twierdzi youtuber, który tam sobie mieszka. Więc też ciekawe, prawda? A u nas ile zapłacicie? No, na prywatną opiekę zdrowotną nie każdego stać, to trochę taki luksus. Szczególnie jeśli chcecie robić sobie właśnie jakieś poważniejsze rzeczy niż zaglądnięcie w gardło. No, a tam zapłacicie 5 zł. I tego bym się spodziewał po właśnie takim nowym, wspaniałym, wesołym wysypisku, na którym być może zamieszkamy sobie jeszcze za naszego życia. Albo dzieci, nie powiem nasze, bo ja nie mam, no ale może dzieciom przyjdzie zapłacić za za nasze błędy, za nasze zaniechania, za nasze odwracanie głowy. Mogą się po prostu zmienić drastycznie ceny i to, co było luksusem, stanie się tanie jak barszcz, a to, co było tanie jak barszcz, będzie dla wybrańców. Też tak może być, nie? Ja bym się spodziewał, że będzie trochę tak, trochę siak, że będą takie miejsca jak te wspomniane wcześniej, a będą też takie perły, po prostu perły pustkowi, gdzie będzie się żyło względnie fajnie, gdzie będzie prąd, gdzie będą oświetlenie, może gazowe, może wrócimy do oświetlenia gazowego. Wenezuela? Zapytuje Jan Kowalski. Ich nie było stać na druk własnej waluty i zwierzęta w zoo pozjadali. Takie chodzą słuchy. O. Gacol pisze, no właśnie, czemu ci wszyscy fanboje lewicy nie pojadą sobie do Wenezueli albo na Kubę? W sumie, jak ktoś zamożny z Polski by sobie pojechał, sprzedałby tu mieszkanie, to tam by sobie żył jak król. Ale też taką niefajną cechą takich miejsc upadłych jest to, że zjawiacie się tam powiedzmy jako przybysz, turysta, i nie za bardzo możecie chodzić z jakimś iPhone'em chyba, bo może się nagle okazać, że ten iPhone to jest artefakt, skarb, na który musi taki obywatel tubylec pracować 10 lat, żeby sobie kupić, więc trochę sporo ryzykujecie chodząc sobie z takim cackiem, prawda? I ktoś was wcześniej czy później namierzy, walnie w łeb siekierą i zabierze tego iPhone'a, żeby go sprzedać i sobie żyć przez rok za niego, nie? Więc takie upadłe miejsca, biedne, wymuszają pewien niski standard życia, powiedziałbym. Nie wypada chodzić za ładnie ubranym, no chyba, że jeździcie wszędzie samochodem, kabrioletem sobie pod sam dom, no, macie ochroniarza, nie wiem, no to trochę inaczej, ale jako taki przybysz przeciętny człowiek, który tam chce sobie zamieszkać, no to raczej nie powinniście się obnosić z takimi luksusowymi towarami, wam zabiorą, zabiją, nerkę wytną przy okazji. No, nędza i taka absurdalna rzeczywistość też przyczyniają do drastycznego wzrostu zbrodni. No w takim RPA, no to tam mogą was siekierą zarąbać z jednej strony, a z drugiej strony też ludzie weseli, tańczą, śpiewają, no ale jak pójdziecie nie tam, gdzie trzeba, to was siekierą zabiją albo coś wam wytną, albo coś. Niewolnictwo się pojawia w takich biednych miejscach. Stawiałbym na to, że niewolnictwo wróci ze zdwojoną siłą. Znaczy, nadal cały czas jest, handluje się ludźmi, no, ale to bardziej tak do pracy i do seksu. A tutaj to, nie wiem, do różnych celów, do
na pewno więcej by tego niewolnictwa było. Ludzie biedni by się, słabi, biedni, no może to trochę tacy jak niektórzy z nas tutaj, no ja to raczej się nie zaliczam do himenów, ani też nie trenuję codziennie sztuk walki, nie strzelam i tak dalej, no musiałbym się w grupie trzymać jakiejś zdecydowanie, więc jakaś osada, grupa to jedyna nadzieja na przetrwanie. To fajnie nam podpowiada, dlaczego ludzie się gromadzą, dlaczego są istotami stadnymi, nie? Nie pamiętam, ile w tej Wenezueli zarabiają, ale no to mało, mało. Najniższa, coś było takiego, że najniższa możliwa pensja to nasze 5 zł, czy jakoś tak, jakieś takie grosze w ogóle. Ale tutaj głowy sobie nie dam uciąć ani nic innego, bo mogło mi się coś pomylić, ale no domyślam się, że raczej słabo to wygląda, nie? Trzeba kombinować, trzeba mieć znajomości na pewno, współpracować, wymieniać się. No takie są uroki życia w biednym miejscu. Za PRL-u też tak było, ludzie się wymieniali. Ten miał to, ten miał tamto, ten miał materiał na sukienkę, ten kupił mięso akurat, bo było. No i tak się ludzie wymieniali. To była normalna rzeczywistość. Ludzie sami sobie szyli, no moja ciocia to sobie na imprezę sama szyła sukienkę, nie? A zdobycie jakichś tam jeansów czy czegoś takiego z zachodu, no to było wielkie ajwaj, trzeba było rodziców prosić, mieć same piątki, to może wam kupili jeansy. I potem jak mieliście takie dżiny, to byliście, wszyscy się za wami oglądali. Albo popatrzmy sobie na taką Serbię, która też jest bardzo wysoko w tych rankingach Misery Index. Olbrzymia korupcja, pogłębiający się deficyt budżetowy, stale zwiększające się wydatki na administrację. Skąd my to znamy, nie? To wszystko. 25% bezrobocie. Nie wiem, jakie u nas jest, chyba nie takie duże. I jak mówię, wygląda na to, że PiS-owi faktycznie się udało zlikwidować nędzę. Taką skrajną nędzę. Ja pamiętam czasy, gdzie bardzo dużo widziałem scen, gdzie jakiś dziadek czy babcia grzebią po śmietnikach. Teraz tego tak nie widzę. Znaczy, zacząłem mniej tego widzieć, wydaje mi się. Więc jakoś, no nie wiem, czy to zasługa PiS-u, no ogólnie może... Krawiec, a chciałbyś zostać superherosem, obrońcą takiego miasta? Ale pytania KGB zadaje. No tak, tylko musiałbym wpaść do jakiejś radioaktywnej substancji, albo musiałbym mnie ugryźć jakiś pająk radioaktywny, albo spaść albo owiać mnie tajemnicza mgła z kosmosu, albo nie wiem co. Albo się urodzić mutantem po prostu. Zastanawiam się, czy nie będzie w końcu takiej sytuacji, że takie Chiny będą po prostu bogatym, będą najlepszym miejscem do życia na Ziemi na przykład, nie? Stany się powoli zdegradują, ogarnie je anarchia, zacznie się tam kotłować, może poniosą duże straty w wojnie, nie wiem, z Iranem na przykład, albo coś, zaczną się tam straszne rzeczy dziać. Powoli się ten kraj z jakichś powodów stanie krajem upadłym i cieniem dawnej potęgi. Rosja nadal jest w rankingach nędzy bardzo wysoko. Więc nie wiem, Rosja to też jest specyficzne miejsce. Tam macie bardzo tani na przykład gaz, bardzo tanie niektóre artykuły żywnościowe, a z kolei trzeba bardzo drogo zapłacić za prąd na przykład, albo za coś tam innego. W każdym razie mogłoby was zaskoczyć bardzo, że płacicie za to i tamto bardzo, bardzo mało, a za coś innego, oho, ho, 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 nie?
No nie wiem, może się okazać, że po prostu cały świat stanął w ogniu. No już teraz wiele gospodarek ma problemy. Chiny się trzymają. Okazało się, że jak mówiłem, że całkiem nieźle wyszli. Pokupowali sobie różne zagraniczne firmy za grosze. Znowu zadowoleni, już się bawią, już w ogóle się nie myślą o żadnej tam pandemii. Przynajmniej w tym w Wuhan widziałem właśnie ten koncert, gdzie wielotysięczny tłum, DJ-e, impreza zajebista w ogóle. A z kolei Polak, który się urodził w RPA, znalazłem taki kanał, może uda się zaprosić, bo ma niedużo odsłon, może by się zgodził do takiego niszowego medium przyjść i by coś opowiedział. Mieszka sobie na tyle długo, że on nawet tak po polsku mówi jakby jak Murzyn trochę z Afryki. Witam Kurta. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Wspomniałeś tutaj, Krawcze, o Wenezueli, a nie wiem, czy wiesz, skąd się wzięła ta obecna sytuacja w tym kraju. Czy mówi ci coś taka nazwa jak choroba holenderska? Choroba holenderska. Chyba nie wiem o co chodzi. No tam ten Hugo Chavez zrobił rewolucję, tak? I wtedy się chyba tak zrobiło biednie, tak? Czy nie? Nie do końca, jeszcze nie. Choroba holenderska jest to takie pojęcie w ekonomii, które mówi o tym, że które opisuje taki problem ekonomiczny, który się pojawia w krajach, które opierają większość swoich przychodów na wydobywanych w nich surowcach. To miało miejsce w Holandii w latach 60. i 70., kiedy przy wybrzeżu holenderskim właśnie odkryto, na Morzu Północnym odkryto duże ilości gazu i przez jakiś czas właśnie Holandia jakby bogaciła się na tym gazie, ale kiedy gaz się skończył, no to bardzo szybko podupadli w swojej ekonomii. Generalnie gospodarka poleciała na łeb na szyję. Na szczęście Holendrzy wtedy podjęli bardzo mądre decyzje i póki co są jednym z najbardziej zamożnych krajów Europy, dzięki tym decyzjom, które podjęli po tym krachu. Natomiast no właśnie Wenezuela to jest taki bardzo typowy przykład i jeszcze można powiedzieć przykład na sterydach takiego kraju z chorobą holenderską. W Wenezueli właśnie są bardzo duże ilości ropy i gazu. Bodajże to są chyba czwarte największe złoża gazu, przepraszam, ropy naftowej na świecie. I oni właśnie oparli swoją gospodarkę na wydobyciu tej ropy. Kiedyś przyszli jacyś politycy i powiedzieli, że nie, to nie może być tak, że Amerykanie tylko zarabiają na tej ropie, bo oni sprzedali oczywiście prawo do wydobywania tej ropy Amerykanom, amerykańskim koncernom. I po prostu znacjonalizowali to. Powołali taką firmę, która nazywa się... która nazywała się... wypadła mi nazwa z głowy, teraz jak zacząłem sobie o tym myśleć. W każdym razie powołali taki wielki koncert państwowy, który zajmował się wydobyciem tej ropy i zyski z tej ropy miały być przeznaczane generalnie na konsumpcję, albo na jakieś programy społeczne, żeby tym ludziom żyło się trochę lepiej, a to na budowę jakichś autostrad, fabryk i tak dalej, i tak dalej. No i to sobie wszystko ładnie wszystko, każdy się bogacił, tylko że no, generalnie no, ludzie przestali produkować, no bo Wenezuelczycy stwierdzili, że hej, nie opłaca nam się tutaj produkować koszulek, nie opłaca nam się uprawiać bananów ani ziemniaków, jak nam jest taniej to wszystko sprowadzić za granicę. No a kiedy z kolei ceny ropy poszybowały w dół, no to wtedy zaczął się ten problem. No tak, czyli niezdrowo jest uzależniać gospodarkę od surowców i żyć z tych surowców i wszystko na tym opierać. No do dzisiaj tam paliwo za darmo ponoć jest. Też sprawdziłem, czy faktycznie tam jest taka pensja minimalna, bo tutaj Gacol napisał, czyli pracujesz miesiąc na wizytę u tego lekarza za 5 zł i dużo się nie pomyliłem, bo czytam, że minimalna pensja to równowartość 2 dolarów. No to... to coś koło tego. Ale ponoć rośnie ta
ta płaca minimalna, ale są takie nadal kraje jakieś arabskie, które właśnie żyją z ropy i jest taki zwyczaj, że ci bogacze, którzy na tym trzymają łapę, finansują wszystko, nie? Tam szkoły, rozdają pieniądze, szejkowie, nie? No tak jest, tylko że w tych krajach arabskich, właśnie takich jak, nie wiem, Katar, Kuwait, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i tak dalej, i tak dalej, tam jest bardzo mała liczba ludności w stosunku do ilości tych złóż. Co więcej, bardzo, nie wiem jak w Arabii Saudyjskiej, ale właśnie wiem, że w Katarze i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich większość mieszkańców tych krajów to nie są obywatele tych krajów. Obywatele tych krajów stanowią w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na przykład mniejszość. Większość stanowią, największą grupę etniczną są tam sprowadzani z Półwyspu Indyjskiego, czyli tam z Indii, z Pakistanu, tam Sri Lanki, Bangladeszu, najemni robotnicy, którzy po prostu wykonują wszystkie prace fizyczne za bardzo niskie kwoty. Co i tak się im opłaca, bo wysyłają część tych pieniędzy tam do swoich krajów, do Indii czy do Pakistanu, ale i tak pracują zarabiają bardzo mało i pracują w takich strasznie, w takich tragicznych warunkach. No. Często się zresztą mówi, nie wiem czy pamiętasz, bo teraz w 2022 roku mają być Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze i wielkim, wielkim skandalem okazało się, że właśnie do budowy tych stadionów i całej infrastruktury sportowej byli zatrudniani niewolnicy. Ludzie, którzy po prostu zostali przywiezieni z Indii czy z Pakistanu, ci szejkowie opłacili tym jakimś przewoźnikom, nie wiem, jakąś kwotę, a ci pracują tutaj za darmo, no za darmo, za okruchy i za szklankę wody, tak? No, tak więc, no to też jest tak, że właśnie, że to nie są takie zwyczajne kraje, te kraje arabskie, które zarabiają na ropie. Ale mamy na przykład taką Rosję. Rosja też jest to kraj, który zarabia na surowcach. No i to jest właśnie też typowy przykład kraju, który cierpi na chorobę holenderską, no bo tam jest tylko gaz, trochę ropy, no i jeszcze jakichś innych tam, nie wiem, złóż, jakiś potas, węgiel i tak dalej. Generalnie oni tylko eksportują surowce. Chyba nikt nie nastanie, jeżeli zapytasz się kogoś na ulicy, żeby ci wymienili jakąś rosyjską markę, rosyjską firmę. No to powie ci Gazprom, tyle. A powiedz, czy zgadzasz się z moją teorią, że nasza przyszłość będzie wyglądała tak, jak obecnie wyglądają najgorsze miejsca do życia na świecie, jak te wspominane dzisiaj, różne? Czy byś to widział jakoś inaczej? Ja się obawiam, że przyszłość może wyglądać tak jak w cyberpunku, czyli że ludzie będą napływać do miast, te miasta zamienią się w takie molochy, a poza miastami będzie pusto, będą sobie jakieś wielkie pola uprawne czy szklarnie, tak jak to było pokazane właśnie w ostatnim Łowcy Androidów. Mi się wydaje, że tak to będzie wyglądać, no i to będzie no niestety taka smutna przyszłość, no bo będzie duże zanieczyszczenie, w tych miastach będzie przeludnienie, a na wsi będą mieszkać tylko właśnie jacyś tacy, no współczesna szlachta taka, która nie wiem, będzie miała te swoje latyfundia wielkie i na nich i tam uprawiała żywność i sprzedawała ją do miast i się na to poleciła. W bardzo fajnym komiksie Jans mamy ostatnie miasto, jedyne miasto, które zostało na Ziemi, jak sama nazwa wskazuje, i tam żyje sobie taka dekadencka mocno społeczność, społeczeństwo. Wszystko wygląda bardzo dziwnie, bo jest takie bardzo betonowe, proste, ale też ludzie żyją często w takim luksusie. To dużo zależy od tego, na którym levelu jakby jesteś, bo możesz wylądować za przewinienia w jakiejś kotłowni, gdzie
gdzie dorzucasz węgiel i żeby tam ogrzewać tych, którzy są wyżej. Jak mieszkasz gdzieś wysoko, to masz taką jakby kawalerkę, w której masz taką maszynę do generowania pięknych snów, barek z tysiącem drinków, ale też możesz mieć na przykład kartę donosiciela, że możesz donosić na innych obywateli i takie bankomaty są, że coś tam gadasz i donosisz i pieniążki na konto. Kcing! No taka fajnie to pokazane jest. A poza tym miastem wszystko takie zlodowaciałe, zrujnowane. Jacyś nomadzi nieliczni żyją odziani w futra i polują na dziwne stworzenia zmutowane jakieś. Czasem zobaczysz gdzieś na horyzoncie latający taki samochód strażników opieki, którzy są takimi ubekami po prostu, bardzo się twardo rozprawiają ze wszelkimi wichrzycielami i tak dalej. No, do tego miasta można wejść przez taką gigantyczną bramę, no ale to raczej cię tam nie wpuszczą, jeśli już tam nie mieszkasz. Teleturnieje są takie ciekawe też, bo zbiera się publiczność i to się nazywa gra kolektywna. Jedna ofiara stoi na scenie, jakiś skazaniec i cała ta widownia siłą swojej woli sprawia, że ten skazaniec zapłonie na przykład. Fajnie to wszystko jest pokazane. No, są też takie dziwne rasy właśnie, jak w prawie Ardelli. Ardella to jest królowa takich owadoludzi. No, ale to sobie sięgnijcie po komiks. No, raczej pierwsze 5 części tylko się nadaje do czytania. Potem się zrobiło z tego takie niezbyt ciekawe science fiction. Kiedy przestał to rysować Rosiński, a scenariusz tworzyć Van Ham, jeśli dobrze pamiętam. Tak samo jak przy Torgalu. No, a na ekranie widzicie tu przerobioną planszę przez Etama. To jest dar ludu pisowskiego dla La Rinconady. Dar taki. No mówisz, że fajna taka, no nie wiem, że taki fajny świat pokazany w tym komiksie, ale co, no chciałbyś mieszkać w takim miejscu? Chyba nie. No nie, chyba nie, no jakbym, znaczy no wolałbym, jak już żyłbym w tym świecie, to zdecydowanie w mieście wolałbym mieszkać niż poza nim. No, też to jest fajnie pokazane, bo to jest niby takie proste miasto, wiesz, betonowe, ludzie se chodzą ubrani w dziwne stroje, proste rozrywki, ale maszyna czasu jest i właśnie różne dziwne rzeczy. To takie tajemnicze, dziwne trochę miejsce, mroczne i upadłe. Dobra, dzięki za telefonik. Chyba, że jeszcze coś na koniec. Ja tylko dodam na koniec, że co do tej Wenezueli jeszcze, bo wspominałeś, że widziałeś ten kanał Bez Planu, gdzie tam przez pewien okres czasu jego twórca mieszkał właśnie w Caracas. On ma brata, który prowadzi taki kanał Ciekawe Historie. I na tym kanale Ciekawe Historie jest między innymi 3-odcinkowa seria na temat Wenezueli, pokazana od jakby końca II wojny światowej aż do czasów obecnych, aż do czasów Maduro. Tak więc oglądnij sobie, bo ona fajnie wyjaśnia, co się tam działo w tym kraju i czemu to tak wygląda, jak teraz wygląda. Dobra, to sobie oglądnę. No to tyle. Dobranoc. Dobranoc i zapraszam na afterka, który już za chwilę będzie. Jak będziesz miał ochotę. No, was wszystkich zapraszam na aftera. Jakieś takie podsumowanie chciałbym zrobić. Wydaje mi się, jak miałbym tak zamknąć oczy i stać się na chwilę Jackowskim, to bym przewidywał, że nie będzie jednego konkretnego schematu, że cywilizacja po upadku, po wielkim upadku, będzie tak samo zróżnicowana, jak jest dzisiaj, tylko będzie zupełnie inna, ale nie będzie jednego schematu. Być może będzie to, no, będą takie enklawy dobrobytu, gdzie może właśnie te Chiny, będą miejsca zupełnie dzikie, gdzie ludzie odziani w skóry będą łazili z toporami i łukami, albo jakieś inne bandy z wielką ciężarówką, trochę to, jak było pokazane w The Road, droga, bardzo taki smutny, apokaliptyczny film, gdzie ojciec z synem przemierza
pustkowia takiego totalnie wyniszczonego świata, gdzie drzewa same się kruszą i spadają, wszystko szare, czarne, brudne. Ludzie ubrani w szmaty. Trzeba brać też pod uwagę, no, gdzie mieszkamy. W Polsce nie jesteśmy uzbrojeni, więc stąd te łuki i topory, dzidy. Dzida jest bardzo dobrą bronią, a topór też. Myślę, że będą się tworzyły przeróżne enklawy. Enklawy bandytów, tak jak są w Polsce, no i na całym świecie dzielnice zakazane. We Wrocławiu Trójkąt Bermudzki. No we Wrocławiu to na Fabrycznej to pójdziesz na taki Nowy Dwór, no to też możesz guza złapać łatwo w nocy. Tam samochody się swego czasu jarały w nocy. Więc będą takie dzielnice po prostu złodziei, dzielnice zakazane bandytów, gdzie już w ogóle nie będzie miała wstępu żadna policja, żadna straż, co byśmy tam sobie nie zorganizowali. Myślę, że niestety wiele rzeczy, z wieloma rzeczami będzie trzeba się pożegnać. Takie rzeczy jak, nie wiem, wodociągi, sygnalizacja, wszelkie komputerowo sterowane rzeczy, a to większość dzisiaj, no to zapomnijmy, nie? Telefony, komputery, nie ma. Nawet jak będzie prąd, to część ludzi w ogóle zapomni, do czego, co to jest, taki dysk twardy, to podłączyć to do akumulatora i co? No. Tak więc myślę, że będzie bardzo różnorodnie i to od nas zależy, czy poradzimy sobie. Słabi, niech słabi się nie lękają, powiadam wam, albowiem jednoczcie się w grupy i wtedy będziecie silni. Jeden patyk złamie bandzior, ale wiązki patyków nie złamie. Tak powiadam wam, Jan Krawiec II. Co jeszcze tu można przewidywać? Brud, smród i ubóstwo, no i choroby, i kiła, i mogiła, no to raczej się chyba rozumie samo przez się. Tu taki powrót do średniowiecznych standardów higieny pewnie, co mnie tam, mnie i Etama jakoś tam bardzo nie zasmuca. Chociaż trochę może mnie bardziej, no jednak ja tak staram się codziennie może pod ten prysznic wejść, przynajmniej raz, chociaż teraz by wypadało co chwilę. Ach, w ogóle w takie upały, jak to wytrzymać, to będziemy jak Konan Barbarzyńca z gołą klatą biegać i w majtach, ale chyba nie futrzanych, bo to się jajka zaparzą. Nigdy tego nie rozumiałem, tych futrzanych gaci. Tak więc, no. Może będziemy szczęśliwsi, może zaczniemy spędzać czas na tym, do czego człowiek jest stworzony, na tańcach, na hulankach, na piciu, zabawach, a nie zapierdalać od rana do wieczora jak Beduin. Dobra, kończę te czasy ostateczne, zapraszam na afterka i na afterze wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Pamiętajcie i słuchajcie Nocnego Radia, wpadnijcie też jutro na z prawej strony mapy o 21 w niedzielę, też o 21 na spoilera o filmach, w poniedziałek na Nocnego Marka. Dzieje się, no i do usłyszenia. Za 10 minut wracam.